wyglądało takie zwyczajne mieszkanie. To są rzeczy przygotowane dzisiaj na warsztaty z zakresu poradnictwa dietetycznego, warsztaty pieczenia chleba. Bo dzisiaj to jest warsztat dla rodziców. Witam Państwa serdecznie na warsztatach. Dzień dobry. Na warsztatach chlebowych. Kto piecze na zakwasie, to wie, że chleba się nie przyspieszy, tak? Zawsze liczę, ile to czasu. No to wychodzi na to, że 11 lat. Tyle, co ma moja córka starsza. I te 11 lat temu dostałam od mojej koleżanki Sylwii kromkę chleba najpierw, żebym spróbowała, jaki jest ten chleb. No i zakwas i przepis na chleb. No i oczywiście jej chleb był piękny, pulchny, a mój pierwszy był taki, że można było zabić nim. Ale nie zniechęcałam się, próbowałam kolejne chleby robić. No i ważne, że też nie zniechęcała się moja rodzina. Czyli oni też i tak, nieważne jaki był ten chleb, czy był zakalec, czy nie, chociaż już taki prawdziwy zakaz, to rzeczywiście nie jedliśmy. Ale czy on był lepiej, czy mniej wypieczony, czy twardszy, no to jedliśmy każdy, tak? I z pokorą dochodziłam do, no do takiego, wydaje mi się, że już całkiem dobrego chleba. Aczkolwiek do tej pory jednak jakieś wpadki się zdarzają. Mówi się, że ćwiczenia czynią mistrzem, tak? Ale mimo wszystko chleb jest tak niezwykłym czymś w sensie tej wrażliwości, tak domniemuję, że być może chodzi o wilgotność mąki. Teoretycznie moglibyśmy zrobić to samo, tak? Te same proporcje, ta sama ciepłość wody, czyli zimna woda, bo ja akurat nie stosuję ciepłej wody do chleba, chyba że chcę go troszeczkę przyspieszyć, jego wyrastanie. Wszystko może być właściwie powtarzalne i czasami chleb wyjdzie lepszy, a czasami gorszy. No, mamy więc chleb, to potrzebujemy fartuszki, więc nakładamy fartuszki, wyciągamy miski i tak dalej, a później będziemy się zastanawiać, jak to zrobić, żeby z każdy coś... Pani sama w domu piecze. Tak, tak. Mieszkamy z Karolem sobie. Fajnie jest, spokój, cisza. Karol przyjeżdża, sprząta. Ja jestem nauczona gotować dużo, dużo, bo... Swoje dzieci trochę miałam, już nie powiem ile. Na końcu były bliźniacy. Karol i Karolina. Karolina ma 6 braci, w tym jednego prywatnego bliźniaka. Ona studiuje sobie w Lublinie kosmetologię. Na drugim roku jest. Pracuje z chłopakiem, mieszka. Fajnie się ma. Często piszą z Karolem. Karol, on ma autyzm. No i tyle, nerwus to jest. Jak tam nawet nie ma, no to wtedy chowacie się, klękacie się. A jeszcze jedno. On ma cierpliwość do dzieci. Są u brata mojego wnuczki, dwie bliźniaczki, sodne, ale on stanął przed nich, macie sprzątnąć pokój, on im pomoże, ale jak nie robią, to każe im sam sprzątać, nie będzie pomagał. I one tak się wujcia słuchają, naprawdę. Pani też zakwas przyniosła, tak? Zakwas, który zostawiam z poprzedniego chleba do pojemnika, do lodówki, tyle czasu wytrzymam urbetą. I znowu rozrabiam wieczorem, rano dalej robię chleb. I do południa go upiekę. To tak gdzieś 16 godzin to zejdzie. I wieczamy już tyle lat. Chociaż no, w tygodniu nie mam komu, bo sąsiadka ode mnie bierze zawsze. No i rodzice. Jak moje dzieci przyjeżdżają, mówią, mamo, jak dobry do ciebie przyjechać w sobotę, bo zawsze pachnie chlebem. Słucha pani, ja w domu ciągle coś mam. Coś zawsze ode mnie chcą. Coś. Byle co, to już do mnie rodzice przyjdą. Ja też chcę odpocząć. Przy czym odpoczywam? Ja się wyciszam na szydełku. Firanki, obrusy, co nie tylko serwety. A wie pani, ile tego narobiłam? Szkoda gadania. Teraz pijemy sobie kawkę, siedzimy i czekamy na resztę uczestników naszych. Zdążyłam rano właśnie zrobić obiad na cały dzień i trochę na jutro. I już wiedziałam, że wszystko w domu zrobione i mogę iść i to jest mój czas. I mój mąż zawsze mówi, że ja to się ogarnę i wszystko zrobię i wszędzie zdążę. A on tak nie ma. A ja jednak dzięki temu, że mam poukładane, wiem, kiedy jest czas dla dzieci, kiedy jest dzień pracy, a kiedy mam odpoczynek, to ja umiem wszystko podzielić. Także bardzo lubię, że jest wszystko zaplanowane. Już nawet wieczorem w głowie sobie układam, co będę robiła, albo co zrobiłam, czego nie zrobiłam właśnie. Piotr Kubrawicz, koordynator projektu. Nie jestem sam. W ramach edukacji czy rehabilitacji społeczno-zawodowej często nie da się wprost wesprzeć rodzica. Jest to albo zakazane, albo nie ma na to po prostu dostępnych środków. Taki projekt jak ten pozwala nam na poszerzenie grupy docelowej. W projekcie nie wspieramy osoby niepełnosprawnej, tylko walczymy, staramy się poprawić sytuację rodzinną, zwiększyć samodzielność
niepełnosprawność, ale całej rodziny. Grupą docelową w projekcie są rodziny, gdzie występuje niepełnosprawność intelektualna. Jest to bardzo szczególna niepełnosprawność, gdzie wsparcie jest często wymagane przez całe życie, jeżeli chodzi o osobę niepełnosprawną. I mamy tutaj na przykład rodziny, które mają nawet dwoje dzieci niepełnosprawnych, dorosłe dzieci niepełnosprawne, które na przykład się nie komunikują, wymagają stałego wsparcia, czyli takiego, jak wymaga często małe dziecko, którego nie może zostawić nawet na chwilę. I trening mieszkaniowy, który odbywa się w ramach projektu, on pozwala na rozwój osoby niepełnosprawnej oczywiście. Ale z drugiej strony jest to również wsparcie rodziny w takim rozumieniu, że rodzina dostaje czas dla siebie. Coś, czego często nie ma i jest to bardzo trudne i bardzo obciążające dla rodzin. Jednym z elementów takich bardzo ważnych w tym projekcie właśnie jest to, żeby budować w ramach tej grupy, która tutaj została włączona do projektu, pewną wspólnotę, taką małą wspólnotę. Dlatego też poprzez spotkania takie właśnie przy pieczeniu chleba staramy się, żeby te osoby zaprzyjaźniły się ze sobą, żeby współpracowały, żeby bardziej, jeszcze mocniej widziały, że nie są same, żeby powstawało coś w rodzaju klubu samopomocowego. Po to, żeby problemy, które ewentualnie się pojawiają, tak, i trudności, które mają rodziny, żeby można było bardziej globalnie rozwiązywać i jakoś sobie z nimi radzić. Kto dziś innego? Kto dziś innego? Ja idzie dziś innego. Kto jest dziś innego? To ja muszę mieć całą. A teraz dzielimy się duszą chleba, czyli zakwasem. I teraz tak. Mogą być super mądre, ale jeśli będzie byle jaki zakwas, czyli tam wyrośnie nam nie to, co trzeba, to chleb nie będzie dobry. Natomiast może być trochę gorsza mąka, ale jeśli będzie dobry zakwas, to ten chleb i tak nam wyjdzie. Czyli to trochę tak, ja zawsze porównuję, to nie świecidełka, nie ładny samochód stanowi o tym, jakim jesteśmy człowiekiem, tylko nasze wnętrze i to jest dusza chleba, tak? Ten zakwas. Średnio piekę jeden chleb dziennie. Więc przez 11 lat, przemnożyć przez te wszystkie dni, to tych chlebów jest sporo. Dzięki tej powtarzalności, no coś można zaobserwować, tak? Jeśli robię chleb raz na miesiąc i mówię, że mi nie wychodzi, no to ja się nie dziwię, bo błędy w chlebie to tak jak mówię, jak błędy w życiu, że jeśli popełniam błąd, to po to, żeby czegoś się na nim nauczyć, tak? Zrobić coś następnym razem lepiej. Więc muszę wyciągnąć pewne wnioski, przeanalizować sytuację, no podobnie jest w chlebie, tak? Czasami wszystko zrobię tak, jak trzeba, ale czasami, a pospieszę się, coś tam machnę niechcąc kurkiem w piekarniku i tam jest o te 10 stopni za dużo temperatury. Także czasem, no właśnie też to nasze rozszczepanie powoduje, że ten chleb nie wychodzi. Dla mnie chleb jest w ogóle czymś niezwykłym. Dopiero kiedy zaczęłam robić warsztaty, zaczęłam patrzeć na reakcje ludzi, to dla mnie to jest po prostu nieprawdopodobne, bo póki się nie spotykałam z ludźmi, no to powiedzmy widziałam tylko reakcje mojej rodziny. No ale wiadomo, rodzina cię kocha i tak dalej, czy zrobisz dobry, czy zły chleb, oni się tak i tak będą zachwycać. Chleb jest tak uniwersalny w ogóle, tak, że nieważne, czy jesteś wegetarianinem, czy nie, czy jesz mięso, czy jesz mleczne produkty, i tak dalej, jest ponadczasowy, ponad podziałami wszelkimi, na każdym kontynencie jest chleb, tak? On oczywiście u nas jest, może być wyrośnięty bochenek, u innych jest to placek, ale jest obecny na wszystkich kontynentach, chyba Eskimosi raczej nie mają chleba, no ale poza nimi właściwie każdy naród je chleb. Dla każdego narodu chleb jest podstawą jedzenia. I jak się w modlitwie modlimy i mówimy chleba naszego powszedniego w Ojcze Nasz, to tak naprawdę nie mówimy o kiełbasie, o szynce, o jabłkach, tak? Tylko mówimy o chlebie. Teraz tak, chleb mamy upieczony i powiem od razu, że musiałam go potraktować brutalnie. Czyli zastawiłem na 200 stopni, ale znowu, tutaj widziałam, że tak, on był jakiś taki tak, niby upieczony, niby tutaj skórka jest, a cały czas blady, blady i blady. Jak jest w za niskiej temperaturze pieczony, to on cały czas wysycha, a nie przypieka się właśnie ta skórka, więc trzeba go spiec mocniej. No i jest tak, jak trzeba. Czasem chleb może być, jak to się mówi, na bogato lub nieco skromniej, tak? Czyli w naszym życiu też codziennie nie jest tak samo pięknie albo tak samo fatalnie. Ten chleb może być z różnych rzeczy każdego dnia inny, tak jak każdy dzień nasz jest inny, tak? Oj, moje dzieci nie jedzą chleba. Tak naprawdę to mają problemy z gryzieniem, dlatego mówię, że nie, ale chleb na co dzień to podstawa żywienia dla mnie osobiście. Ja bez chleba nie mogę. Nawet uczyłam się wcześniej już piec chleb właśnie, żeby pachniało domu chlebem. Lubię, pamiętam jak u babci pachniało chlebem jeszcze właśnie takim prawdziwym na zakwasie, na tym szanowym liściu. To jest właśnie to.
Lubię, jak pachnie w domu w ogóle ciastem, chlebem, cynamonem, ale to też taki chleb od Boga, że tak powiem, którym się dzielimy. I gdy spadnie, to zawsze trzeba go pocałować. Tak jest u mnie, ja tak mam. Nie wyrzuca się chleba, można go suszyć, oddać dla ptaszków. Zaraz będę płakała. No i nie może zabraknąć chleba. Moi rodzice do mnie przyjeżdżają, no zawsze z chlebem właśnie. Mówię, mamo, już teraz się nie je tyle chleba, ale chleb musi być zawsze. Żyć trzeba. I wcale to nie jest tak, że my jesteśmy smutnymi rodzicami, że cierpimy z powodu tego, że jesteśmy rodzicami osób z niepełnosprawnością intelektualną, często z wieloma innymi różnymi niepełnosprawnościami, chorobami. My cieszymy się życiem. My jesteśmy szczęśliwi. Naprawdę. Potrafimy się cieszyć każdą chwilą i takie spotkanie jest cudowne po prostu. Jesteśmy razem, możemy czegoś się nauczyć i być razem, doświadczyć tego razem. Jadwiga Marzian, jestem przewodniczącą zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Biskupcu. Rodzina bardzo potrzebuje wsparcia, bo często jest bardzo osamotniona jakby z powodu właśnie posiadania dziecka z niepełnosprawnością, z głębszą niepełnosprawnością. Z pewnością szczególnie. Tutaj rodziny mają możliwość bycia razem, współuczestniczyć razem w zajęciach, w różnych innych formach, również rekreacyjnych, wyjazdowych. Po prostu tutaj nasze dzieci uczą się życia, uczą się samodzielności, uczą się niezależności, bo przecież kiedyś nas rodziców zabraknie. To jest takie bardzo ważne. A też to, że tutaj również w tym projekcie uczestniczą rodzice, to jest takie dla nich bardzo ważne, bo mają możliwość przyjrzenia się naszej codziennej pracy, ale też to jest dla nich ogromna radość, bo oni w swoim życiu, trudnym takim codziennym życiu, nie mają takich szans na wyjście gdzieś. Aleksandra Lemańska, psycholog. Jestem jedną tutaj z osób pracujących w projekcie. Myślę sobie, że to jest też, jak kiedyś czytałam o medytacji przy obieraniu ziemniaków, tak? Że obieraj ziemniaki tak, jakby nic innego na świecie w tym momencie nie istniało. I patrz na tą fakturę tego ziemniaka i wdychaj ten zapach i ciesz się tym po prostu, co w tym momencie robisz, tak? I to jest takie proste, żeby odpocząć, żeby właśnie iść ten krok gdzieś w głąb. I tu też myślę, że to się dzieje i pieczenie chleba jest też taką bezpieczną przestrzenią, tak? Nie spotykamy się po to, żeby rozmawiać o problemach albo żeby, nie wiem, konfrontować się z różnymi rzeczami albo żeby dyskutować, albo żeby cokolwiek, nie wiem, uczyć się jakiejś umiejętności wyższego lotu, czego nigdy żeśmy nie próbowali, tylko spotykamy się przy czymś takim bezpiecznym, bliskim, rodzącym pewne takie emocje, może właśnie niespektakularne, ale emocje związane z poczuciem bezpieczeństwa, sytości, błogości, błogostanu. I ten chleb jest też takim właśnie symbolem. No i po prostu jesteśmy. I to jest taka bezpieczna przestrzeń, że po prostu pobądźmy razem. Pobądźmy razem przy czymś takim bardzo zwyczajnym. I oczywiście, jak to nawet może trochę zza drzwi słychać, gadanie jest cały czas przy tym trochę i ludzie gdzieś właśnie przy tym działaniu zaczynają budować relacje, budować jakiś kontakt i to chyba też o to chodzi, że chętniej przyjdą na nawet najbardziej spektakularne zajęcia w momencie, kiedy to robią dla siebie nawzajem, kiedy mają takie poczucie wspólnoty. Zresztą to, co teraz się dzieje przy pieczeniu chleba, no kiedyś jak wyglądało wspólnotowość? No tak, że jak darło się pierze razem, huskało się razem fasolę, tak, i robiło się mnóstwo innych rzeczy, które trzeba było zrobić, które było tym chlebem codziennym, taką też ciężką pracą, ale wszystkie baby we wsi, czy wszyscy sąsiedzi się rzucali do jednej chałupy, żeby to razem robić. Bo to była ta bezpieczna przestrzeń na to, żeby tam się działy między ludźmi wszystkie rzeczy, nie? I podejrzewam, że ten zapach chleba potem się kojarzy z czymś bardzo takim przyjemnym. Nie, dobra jest. Dobra. Tak, może być. No myślę, że my już jesteśmy bliscy. Nasze dzieci są już dorosłe, więc już się znamy od lat i jest to dla nas takie kolejne spotkanie, ale coś innego. Ktoś inny nam coś zaproponował właśnie teraz, pieczenie chleba, nie tylko rozmówki przy kawce, tylko właśnie coś sobie razem porobimy, co coraz bardziej jest takie modne, że sobie razem gotujemy, coś robimy razem. No bo wymieniamy się swoimi doświadczeniami, możemy się poznać tak prywatnie, tak po prostu ubrudzone, że tak powiem, umorusane, gdzie nie musimy udawać po prostu. Takie jesteśmy. Takie proste, wydaje mi się. Tak jak już przychodzę tu, to nie myślę, co mam na barkach. Ja, że jakoś tak chcę, zamykam na chwilę. Teraz jestem tylko ja i właśnie chcę się dobrze bawić albo spędzić miło czas z kimś, kogo lubię, albo kogo chcę poznać. No,
zawsze każdy z nas jest trochę inny prywatnie, inaczej tak właśnie od święta, że tak powiem, na spotkaniu z rodzicami, prawda, na jakimś zebraniu. To jest inaczej, a tu można wymienić się nie tylko swoimi doświadczeniami względem pieczenia chleba, ale w ogóle różnymi innymi przy okazji. Możemy podzielić się sobą. Thank you.